Rozmowa dnia. Gościem sygnałów dnia jest pani minister Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, pani minister. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Pani minister, pani kilka dni temu udzieliła wywiadu jednej z gazet węgierskich i mówiła pani o tym, że przygląda się pani bacznie polityce prorodzinnej prowadzonej od wielu lat już przez Viktora Orbana, przez rząd Viktora Orbana. Proszę powiedzieć, które z tych elementów polityki prorodzinnej, polityki węgierskiej szczególnie są analizowane zatem w pani ministerstwie? No również pod kątem, bo tak rozumiem pani wypowiedź, ewentualnego zastosowania przynajmniej w jakimś wariancie w Polsce. Przede wszystkim polityka prorodzinna, jak wiemy, jest wyzwaniem dla polskiego rządu. Te ostatnie 5 lat to jest taki dobry czas dla polskich rodzin, ale wiemy, że aby tą politykę prorodzinną i w tym demograficzną skutecznie prowadzić, potrzebne są wdrażane takie rozwiązania, które rzeczywiście wpłyną nie tylko na podniesienie godności polskiej rodziny, tak jak to właśnie dzięki świadczeniu 500+ i innym świadczeniom, które wprowadzaliśmy, ale także wprowadzanie takich rozwiązań długofalowych. I z ministrami Grupy Wyszehradzkiej spotykamy się systematycznie, aby analizować te rozwiązania, które państwa Grupy Wyszehradzkiej wprowadzają. W tym ta polityka prorodzinna węgierska, już od dłuższego czasu ją obserwujemy, zresztą z panią minister Katalin Nowak jesteśmy w ścisłym kontakcie. Przede wszystkim jest ona prowadzona już od dłuższego czasu. Jakie rozwiązania w tej węgierskiej polityce przede wszystkim analizujemy, a więc polityka mieszkaniowa, między innymi nisko oprocentowane kredyty, które są umarzane w zależności od ilości dzieci, które w małżeństwie się urodzą. Tam można taki kredyt osiągnąć nawet ponad 30 tysięcy euro. My rozwiązania oczywiście analizujemy, aby wdrożyć na możliwości i realia naszego polskich rodzin i polskiej gospodarki, ale także ciekawymi rozwiązaniami, które są realizowane już w Węgrzech, to między innymi też wprowadzenie opieki dla dziadków, tak, świadczenia, które pozwalają, że dziadkowie przejmują tą opiekę nad dziećmi w okresie od 1 do 3 roku życia, aby rodzice mogli dokonać wyboru, czy rzeczywiście mama wraca do pracy, czy korzysta z rozwiązania instytucjonalnego, ale też bardzo ważne są dofinansowania na przykład dla aut dla dużych rodzin. W polityce prorodzinnej węgierskiej te rozwiązania się znalazły. A więc między innymi te rozwiązania, ta polityka podatkowa, polityka mieszkaniowa, właśnie jeszcze istotne, że w polityce podatkowej Węgier kobiety, które urodziły co najmniej 4 dzieci, są zwolnione z podatku w swojej pracy zawodowej. My oczywiście rozwiązania, ja nie mówię, że my te rozwiązania będziemy transponować do naszych rozwiązań, ale na tych rozwiązaniach naszych, właśnie na tych warsztatach, których wymieniamy doświadczenia z ministrami Grupy Wyszehradzkiej, to te rozwiązania są też analizowane i przede wszystkim ich wpływ na podniesienie dzietności w poszczególnych krajach. No właśnie, czy co prawda jeszcze programu Nowy Polski Ład nie znamy, ale rozumiem, że tak jak pani minister koncentruje się wokół tych rozwiązań, to jakiś ich wariantowość być może znajdzie odzwierciedlenie również w tej propozycji, którą Prawo i Sprawiedliwość ma już przedstawić za kilka tygodni. Czy tak można domniemywać, pani minister? Pani redaktor, byłoby to zbyt daleko idące, gdybym potwierdziła. Przede wszystkim mamy architektów, jak ja to nazywam, Nowego Polskiego Ładu, pan premier Jarosław Kaczyński, pan premier Mateusz Morawiecki. Poczekajmy, zobaczymy, jakie te rozwiązania będą przedstawione, ale najważniejsze jest to, że rodzina jest w centrum uwagi i nie tylko w mówieniu, tylko w konkretnych działaniach, w konkretnych rozwiązaniach i to na pewno się znajdzie. Proszę powiedzieć, jak wygląda w takim razie, no bo jeżeli państwo to analizują, jak wygląda skuteczność tych rozwiązań, bo z jednej strony pani powiedziała, że
niedawno pani minister powiedziała o tym, że zwolnienie z podatku tych mam, które urodziły i wychowują no, przynajmniej czwórkę dzieci. Rozumiem, że to jest i z jednej strony ulga, ale też z drugiej strony no, zachęta do tego, żeby zachować się w jakimś tam wymiarze, na ile to każda z tych mam chce, aktywność zawodową, więc tu są jakby dwa wymiary tej propozycji. Z drugiej strony też to, o czym pani minister wspomniała, te kredyty dla młodych małżeństw, kredyty, które miały być przeznaczone na cele mieszkaniowe i z taką perspektywą ich częściowego lub bardziej lub mniej częściowego umarzania wtedy, kiedy no, w rodzinie będą pojawiać się kolejne dzieci. Jaka jest skuteczność tych propozycji? Tam już przecież Węgry są takim poligonem doświadczalnym tych rozwiązań. Przede wszystkim jak spojrzymy na demografię w całej Unii Europejskiej, to tak naprawdę państwa Europy Środkowo-Wschodniej, te nasze cztery państwa Grupy Wyszehradzkiej, osiągają wskaźniki dzietności, które zaczynają rosnąć. Tak naprawdę najwyższy wskaźnik dzietności, najwyższy przyrost jest w Czechach. Natomiast państwa Europy Zachodniej, które z wysokiego poziomu dzietności, bo tak jak Francja, która swoją politykę prorodzinną prowadzi już od wielu, wielu lat, ale potężne spadki też w Szwecji notujemy. A więc te działania systemowe, które są wprowadzane właśnie w państwach Grupy Wyszehradzkiej, skutkują tym, że ta dzietność się poprawia. Kiedy spojrzymy na dane Polsce, kiedy już wielokrotnie na ten temat też rozmawialiśmy, jednak zaniechania w tej dziedzinie przez wiele lat spowodowały, że my dzisiaj musimy tak naprawdę bardzo dużo inwestować w rodzinę, bo to jest inwestycja, nie koszt, abyśmy odzyskali tą sytuację, gdzie dzisiaj borykamy się z ilością kobiet w wieku prokreacyjnym, a więc wiemy, że ta dzietność będzie w najbliższym czasie jednak spadała. Dzietność może nie tyle będzie spadała, gdyż sytuacja ekonomiczna, która poprawia sytuację... Liczba urodzeń, bo jest po prostu będzie tak, mniej mam w wieku rozrodczym. Dokładnie, ale mam jednak, jak porównamy na przykład do roku, czy tam 2003, tych kobiet w wieku prokreacyjnym było więcej, a dzieci rodziło się porównywalnie, a więc widzimy, że rodziny odczuwają poprawę tej sytuacji ekonomicznej, a więc mogą decydować się na kolejne dzieci. Na tym nam zależy, ale polityka państwa musi być przede wszystkim wspierająca rodziny. Pani minister, gdybym zapytała o to, jak pani, no, korzystając ale z tych doświadczeń, które mają inne państwa, chociażby Grupy Wyszehradzkiej, ale również odbywając no, spotkania z różnymi przedstawicielami różnych organizacji w Polsce, jak pani ocenia, co jest główną barierą w zakładaniu rodzin, ale w takiej perspektywie, że ma się więcej niż dwoje dzieci? Co jest główną barierą w Polsce? Czy my znamy odpowiedź na to pytanie, czy jeszcze nie? Znaczy, to jest bardzo trudna odpowiedź, bo tak naprawdę badania pokazują, iż młodzi Polacy chcą mieć dzieci. Prawie 100%, bo badania pokazują 98%, a więc jest sytuacja, można by powiedzieć, idealna. A więc zastanawiamy się, co powoduje, że idealna sytuacja deklarowana nie wchodzi właśnie w rzeczywistość. Dokładnie. I co? I tutaj co myślę, że jest wiele czynników, tak wprost pewnie nie odpowiemy, ale między innymi takich mentalnościowych, kulturowych i dlatego my jesteśmy zobowiązani tworzyć taką szeroką koalicję. A ja tą szeroką koalicję widzę przez działania rządu, mocne, wspierające finansowe działania rządu, nie tylko bezpośredniego wsparcia rodzin, ale tworzenia właśnie tej dobrej polityki prorodzinnej, plus zaangażowanie samorządów, które też muszą być świadome do tego, że właśnie jeżeli demografia będzie spadała, a więc nie będzie miał kto korzystać z tych pięknych, wybudowanych ulic, dróg, żłobków, szkół i przedszkoli. Dlatego też adresujemy nasz konkurs Pro Familia dla samorządów. No i organizacji stan finansowy też samorządów będzie dużo słabszy. My za chwilę jeszcze wrócimy do tej rozmowy o perspektywach, takich nowych perspektywach polskiej polityki prorodzinnej. Już za moment.
ale dosłownie mamy 30 sekund. Ja chciałam zapytać, poprosić panią minister o komentarz. Wczoraj Telewizja Polska przedstawiła film Stan zagrożenia Ewy Stankiewicz. Nie chcę prosić panią minister o komentarz do jakby przedstawionych tam założeń technicznych, wyników badań technicznych, ale tam pojawiło się zdjęcie byłej minister zdrowia, byłej premier pani Ewy Kopacz podczas pobytu w Moskwie. W jednym ręku filiżanka z kawą, pod pachą pracownik prosektorium, najprawdopodobniej pracownik prosektorium rosyjskiego, w tle łóżka sekcyjne. Pani minister, później pani premier uśmiechnięta. Jak pani patrzy na to zdjęcie? Bo ono zrobiło ogromne wrażenie. Widać to chociażby po komentarzach w mediach społecznościowych. Ja przede wszystkim patrzę w ten sposób, że każdy przedstawiciel rządu powinien być człowiekiem w pełni odpowiedzialnym i zachowywać się odpowiednio do sytuacji. Dlatego też takie obrazki dla mnie osobiście są przykre, przede wszystkim właśnie w tym odbiorze społecznym. Kiedy odpowiadamy za państwo, odpowiadamy za losy drugiego człowieka, zdarzają się sytuacje tragiczne, cierpią, można powiedzieć, setki ludzi z tego powodu. Cały naród skupia się właśnie na sytuacji, która powstała. Takie zachowania dla mnie no, są niegodne, ale to oczywiście każdy po prostu zachowuje się tak, jak uważa. Natomiast ja uważam, że jeżeli ponosimy odpowiedzialność za państwo, przede wszystkim powinniśmy być odpowiedzialni za naród i przede wszystkim powinniśmy być wiarygodni w tym, co mówimy, w co robimy, bo za to społeczeństwo nas ma prawo rozliczyć. Ja przypominam, że gościem Sygnałów Dnia jest pani minister Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej, a dalszy ciąg naszej rozmowy już w mediach społecznościowych i na stronie internetowej programu Pierwszego Polskiego Radia. Pani minister, powracamy do tematu polityki prorodzinnej. Pani minister też wymieniając te węgierskie rozwiązania na wsparcie dzietności, ale też po prostu wsparcie rodzin, bo chyba tak należy mówić, to jest taki bardziej przyjazny język, wymieniła takie rozwiązanie, w którym to oto dziadkowie mogą zajmować się dziećmi, czyli ta opieka nad najmłodszymi dziećmi, bo ona zawsze jest takim największym dylematem dla rodziców, no może być rozwiązana również w taki sposób, powiedzmy, bardziej domowy, nieinstytucjonalny, bardziej rodzinny. Czy pani minister jakby ocenia, że jest szansa też na wprowadzenie takich rozwiązań w Polsce, które no będą też wspierać te osoby, które no nie chcą korzystać ze żłobków dla swoich najmniejszych pociech, no a w pewnym sensie tak są trochę wtedy na uboczu i ta polityka państwa ich omija. No właśnie, tutaj cały czas, kiedy analizujemy naszą politykę prorodzinną i patrzymy na to wsparcie, to już o tej 500-ce wielokrotnie mówiliśmy. Warto przypomnieć, że to przez te 5 lat ponad 140 miliardów złotych trafiło dla polskich rodzin, ale musimy też pamiętać właśnie, my mamy długie urlopy rodzicielskie. Właściwie ten pierwszy rok jest zabezpieczony, jeżeli chodzi o opiekę nad urodzonym dzieckiem. Natomiast sytuacja między drugim a trzecim rokiem życia, zanim dziecko trafi, powiedzmy, do przedszkola. I tutaj staramy się poprzez program Maluch Plus stworzyć tą instytucjonalną opiekę. Wzrosła ona do poziomu 25%, ale wiemy, że tak w tej materii są zdania podzielone i powinniśmy stwarzać warunki, i taka idea nam przyświeca, aby mama mogła podjąć decyzję, czy chce skorzystać z żłobka, a więc aby był dostęp do tych żłobków, ale czy chce dalej ten okres między drugim a trzecim rokiem wychowywać sama, czy też poprzez domowych opiekunów, i te formy rozważamy, i myślę, że tutaj nie wychodząc jakby przed szereg i nie zdradzając tajemnic, to jest ten właśnie, tu powinno być to zaopiekowanie i to dodatkowe wsparcie, czy bezpośrednie dla rodziny, czy w inny sposób zorganizowane, ale między właśnie po ukończeniu pierwszego roku życia dziecka do trzeciego roku życia. Tutaj to wsparcie powinno być silniejsze i nad tym pracujemy.
No właśnie, pani minister, bo to jest ten moment w macierzyństwie, w którym wtedy, kiedy kobieta może skorzystać z różnych form opieki nad dzieckiem, które po prostu preferuje, które wybiera, no to też to pozwala jej na powrót do aktywności zawodowej w mniejszym lub większym wymiarze, bo z jednej strony ci, którzy chcą, jakby preferują żłobki, to mogą wysłać dziecko do żłobka, ale ci, którzy uważają, że ta instytucja na początku drogi ich życia, ich dziecka jest nie najlepszym rozwiązaniem, no mogą skorzystać z innego rozwiązania, więc czy to nie jest tak, że też właśnie taka luka, która jest w polskim systemie, no też nie powoduje pewnej blokady przed znaczy, chociażby decyzją na temat kolejnych dzieci. Dokładnie, my tą lukę zauważamy, że właśnie po ukończeniu pierwszego roku życia przez dziecko, a do trzeciego tutaj potrzebne byłoby zorganizowanie wsparcia. Dlatego poczekajmy na te rozwiązania, które zostaną przedstawione i myślę, że one w pewien sposób pokażą właśnie te kierunki długofalowe polityki państwa, pomimo trudnej sytuacji ekonomicznej, bo tak jak pani redaktor zauważa, my już mówimy o nowym Polskim Ładzie, który ma być takim właśnie szybkim odbiciem od tej sytuacji gospodarczej spowodowanej pandemią, o potężnym zainwestowaniu środków w rodzinę, bo ja to patrzę na tą politykę prorodzinną szerzej, że jeżeli inwestujemy w inne obszary, to one tak i tak służą polskim rodzinom i przede wszystkim powinny służyć polskim rodzinom. Pani powiedziała o tym trudnej sytuacji. No oczywiście rozumiem, że ma pani na myśli sytuację kryzysu epidemicznego, wywołanego epidemią COVID-19, to żeby tutaj nikt nie miał wątpliwości, ale też żeby dopytać o to, czy w związku z tymi zawirowaniami, w związku z kłopotami gospodarek, w całej Europie, na całym świecie, w Polsce akurat relatywnie dużo, dużo mniej niż wreszcie w innych państwach europejskich. Czy jest zagrożenie dla istnienia tych sztandarowych programów, które państwo wdrożyli, czyli 500+, te dodatkowe emerytury, program Dobry Start? Czy tutaj są jakieś wątpliwości, czy mówiąc już tak zupełnie wprost, budżet państwa w czasie kryzysu podoła tym obciążeniom? Pani redaktor, tak naprawdę tarcze antykryzysowe, finansowe, które właśnie zostały wprowadzane dla ratowania miejsc pracy, a więc poprawy sytuacji polskich rodzin, żeby w wyniku epidemii koronawirusa, żeby te sytuacje były jak najmniej dotkliwe i wiemy dobrze, że to wszystko przełożyło się pozytywnie na polską gospodarkę. Ponad 200 miliardów złotych zainwestowanych, ale widzimy jak wygląda stopa bezrobocia. Eurostat, jesteśmy państwem o najniższej stopie bezrobocia. Również spadło bezrobocie tutaj na przednówku, które zazwyczaj rosło z danych polskich też spadło, ale w żadnym wypadku te programy społeczne Rodzina 500+, Dobry Start czy Maluch Plus, który będzie jeszcze rozwijany, ale także programy, które są dedykowane dla naszych emerytów. Spójrzmy na rok 2021. Wszystkie programy zabezpieczone, a dodatkowo wprowadzone świadczenie 14. emerytura, które będzie wypłacane w czwartym kwartale. Cały ten pakiet senioralnego wsparcia, więc waloryzacja rent i emerytur, 13. emerytura, która jest w trakcie wypłacania i 14., to jest około 36 miliardów złotych. Sam program 500+, 41 miliardów złotych. To są swoiste tarcze antykryzysowe, które trafiają dla naszych rodzin poza tym wsparciem, które poszło bezpośrednio do gospodarki na ratowanie miejsc pracy. I to się przekłada na konkretne dane, gdzie Polska po tym okresie już właściwie delikatnego spadku, jeżeli chodzi o trzecią falę, ale cały czas musimy zachowywać ostrożność i przede wszystkim te reżimy, które są wprowadzone, przestrzegać. Będziemy mogli mocno odbić i gospodarka nasza będzie mogła ruszyć, co będzie oczywiście przekładało się na sytuację polskich rodzin.
Czyli można powiedzieć, że pieniądze są zabezpieczone na te programy. Dokładnie tak. Przypomnijmy, że budżet 2020 miał być pierwszym zrównoważonym budżetem i dzięki temu właśnie mogliśmy pozwolić sobie i właściwie takim bardzo sprawnym działaniom rządu pana premiera Mateusza Morawieckiego w tak mocno wesprzeć gospodarkę, aby ta sytuacja gospodarcza była taka, jaka jest dzisiaj. Bardzo dziękuję. Pani minister Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej, była gościem Sygnałów Dnia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo serdecznie. Pozdrawiam i dobrego dnia życzę. Była to rozmowa dnia. Udostępni ją portal informacyjny polskieradio.pl.